Siemanko, ziomeczki, witam z powrotem. Oh my god, co tam jest? Ugh, jakiś zielony grzybek w tle. Siemanko, witam was z powrotem w Pingwin Parku. Wróciłem z Polski, byłem na IM-ie i ziomeczki, dzięki wam przyprowadzam się do Polski. Cieszycie się? Mam nadzieję, że się cieszycie, bo przeprowadzam się do Polski ze względu na to, że jest zarąbiście w Polsce po prostu. Ej, spadajcie sobie, bo próbuję opowiedzieć. Wow, jestem murzynem, what? A, murzynem jestem przez sekundy. Zmieniam się w murzyna, jak się bije nożem, ciekawe. Bo wcale to nie jest rasistowskie. Okej, nie będę klepać ciągle mięczem tutaj, choć idziemy do środka. Ponieważ mamy niespodziankę, mam dużą, wielką niespodziankę dla was. Już nie ma naszych wind, niestety. Czemu nie ma windy? Zaraz się dowiecie, czemu nie ma windy. Musimy wszystkie random rzeczy teraz rzucić gdzieś to. Nie, nasze łóżko też znikło. Okej, musimy zrobić. To znaczy, że jak umrzemy, to nie wrócimy tutaj. Okej, szybko robimy łóżko. Bo przede wszystkim musimy zrobić łóżko. Bardzo ważna sprawa, zaraz będziemy ogadać o wszystkim. Ogólnie to jest nowa wersja Pingwin Packa. Może nie wygląda, ale to jest wersja 4.1. Nazywa się Pingwin Pack. Tak, Pingwin Pack Ultimate. No! Nie, bo gram na hardzie, zapomniałem, mogą rozwalać drzwi. Oh my god. Okej, fajnie. Nie, czekaj, what? Nie, bo chciałem, żeby wieczór mi się rozpał. Nie! Creeper tam jest. Nie, creeperku, nie, błagam cię, spadaj. Weźmy za tobą, nie! Ty ciulu, kurde, skubany. Nie! Jak? Nie pierdzielać mi z domu. Mieliście patrzeć. 2 HP. Co to ma być? Przecież ja mam zbroję. Ja, ej, to będzie hard. To serio będzie hard. Okej, mam jakieś drewno. Ej, czekaj, to było tak? Zepsuli mi wszystko, ciuly. Zepsuliście mi wszystko. Teraz muszę naprawiać po godzinę dom przez was, faniaki. Kurczę. Okej, naprawimy to szybko. I wtedy się zbieramy do bardzo ciekawego miejsca. Naprawdę? Naprawdę? Zdjęcie mi zniszczyliście. A gdzie były te zdjęcia? Tam z tyłu? To z tyłu, tak właśnie. O, ładnie, dziękuję. Sałatka, to jest bagietka czy coś. I drzwi tutaj i drewno. Mieliśmy jakieś drewno. Musimy mieć jakieś drewno. Straciliśmy wszystko. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie mamy już naszego plecaka z tego. Nie mamy już naszego plecaka z... Gdzie jest drewno? Gdzie jest drewno? Drewno jest tu, weźmiemy jedno drewno. Nie mamy już naszego plecaka z camping moda. Czemu? Wywaliliśmy camping moda. Ej! Wziąłem drewno, a to drewno się wzięło z powrotem. Mindfuck. Okej, idziemy na dwór, damy to z powrotem. Ostatnie, tu coś tu było jeszcze, nie pamiętam. Tak to wyglądało? No bo coś takiego było chyba. Coś takiego było. Co ty jeszcze tutaj skubany robisz? Ej, spadaj stąd. Czemu tu nie ma? Ba, wągnij stąd, wąg. Okej. Robimy bardzo coś ciekawego. Dzisiaj mamy, jak widzicie, coś takiego. Będziemy podróżować do ciekawego miejsca. Tutaj nie ma już windy, ponieważ winda się bugowała z inną modyfikacją. I Avenis jest zajebisty, bo naprawił nam Millionaire NPC mod. Czyli Millionaire jest już zarobista modyfikacja, którą chciałem od początku. Cicho bądźcie, bo odpowiadam historię. Możecie. Oh my god. Jesus Christ, nie ma spokoju. Jedna sekunda, chcę być cicho. I nie można być cicho. Zrobimy tak. No Boże święty, no dajcie spokój. Próbuję opowiedzieć, co jest nowego w Pingwin Packu, a wy drzecie mordę w tle. Jezus. Okej, zrobimy łóżko, bo łóżko jest bardzo ważne. Prześpimy się, wtedy nie będą się drzeć w tle i będziemy mogli spokojnie wszystko obgadać. O, właśnie tak, o. Czyli śpimy. Nie można spać, bo monstery są. Spadaj mi z domku, ty cwaniaku mały z kubancu. Seriously? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, ty? Pojaw się, bo już mnie denerwujesz. Okej, postaram się wam powiedzieć. Jak coś, mamy nową wersję Pingwin Pack Ultimate. Jak chcecie Pingwin Pack Ultimate, żeby było udostępnione w bliższym czacie, spróbujmy dobić 30 tysięcy łapek. Nie tylko za to 30 tysięcy łapek, że wróciłem z Polski i zaczynamy z Pingwin Packa. Nie tylko to, że mamy zajebistą paczkę modyfikacji, która jest teraz Ultimate wersja, czyli Pingwin Pack 4.1 Ultimate. Nie tylko to, że przeprowadzam się do Polski. Nie tylko to, że już organizujemy meetup z Remkiem. Nie tylko...
tylko to, że Minecraft Stars się otwiera, nie tylko to, że mój serwer jest otwarty już i IP jest zonepenguin.pl, właśnie tak, zonepenguin.pl, zapraszam do grania. I nie tylko to, że was kocham. Myślę, że to jest sporo powodów, żeby dobyć 30 tysięcy łapek. A co wy myślicie? Ja myślę, że tak. A więc, ogarniamy glowstone. Czemu jest nam glowstone potrzebny? Zaraz się dowiemy, ale przede wszystkim chcę wrzucić wszystkie moje rzeczy. No seriously, mogę już się położyć spać? Nie mogę. Oczywiście, że nie mogę. Będą nam drzeć się w tle i będą nas denerwować, ale... No nic na to nie poradzimy. Wrzucę wszystkie buciki tutaj, bo nie będziemy potrzebowali tych bucików. Już będziemy właśnie podróżować. A tak ładnie wygląda. Podróżować naszymi cloud bootsami. Cloud boots jedne się zepsują, więc możliwe, że ściągniemy jedne cloud bootsy i zamienimy na drugie cloud bootsy. I mały mieczyk też tu. A nie, mieczyk tu nie idzie. Mieczyk tutaj idzie. I to jest sharpness 1. To też można wrzucić tutaj. No więc mamy sporo takich ciekawych mieczyków, a resztę itemców wrzucę na górę. O nie, spadajcie, spadajcie. Również dałem na harda, żeby, wiesz, gra była ciekawsza. Spadajcie, no spadajcie, wejdź. O, już prawie dzień jest, w końcu. A! Spadać! Świnio! Ty, próbuję prowadzić odcinek. W końcu. Poważnie. No i pułapka zadziałała! Ty tam zostaniesz, będziesz mój... To jest Roger. Chciałem powiedzieć Remek, ale nie za bardzo by działało. To jest Roger, nasz pet zombie. Roger się nie pali w dniu, ponieważ jest zakryty specjalnymi rzeczami. Ups, sorry, Roger. Roger będzie nas towarzyszyć w naszym świecie. Tak, Roger, tak. I Roger będzie tu... Ej, Roger, nie bij mnie, bo próbuję cię przedstawić wszystkim. I Roger będzie nas towarzyszyć i będzie nam siedział. Niestety nie mogę oswoić. A nie, o nie! 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 Nie, 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 nie! Idziemy stąd, nie, nie, Big Golem rozwala wszystko, więc nie ma szansy, że nawet się będziemy zbierać w tamtym kierunku. Glowstone potrzebujemy, szczerze mówiąc, potrzebujemy parę rzeczy, więc skoro będziemy się transportować do tego nowego miejsca, musimy wziąć ze sobą przynajmniej parę straków kobla. Nie, wezmę może coś ładniejszego. Na przykład Stone Bricksy mogą być. Stone Bricksy będą. I parę schodków. I parę piecyków. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, pewnie nadal nie wiecie, o co chodzi, ale zaraz się wszystko ujawni. I trochę drewna. Tyle drewna, myślę, jest spoko. I również możemy zrobić już plecaki. A, zrobiliśmy modyfikację, update na plecaki, że teraz mały plecak jest. Mały plecak, obczajcie to, mały plecak jest tak jak duży plecak, a duży plecak jest dwa razy większy, więc macie bonus od Avenisa, musicie mu za to podziękować, bo on to wymyślił. I za to będziecie mieć naprawdę dużo miejsca, więc małe plecaki mają dużo miejsca. Nazywamy to Roger Pack. Roger Pack, Roger to będzie plecaczek Rogera, będzie Roger trzymał dla nas plecaczek i będzie za nami chodził. Co nie, Roger? Zgadzasz się? Wow! What the fuck? Ta 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 ta. Za gówno mi flata tutaj. Idź mi stąd. No nie, nie troluj ty. Chodź tu. Poważnie? Ty ciulu, chodź tu teraz, bo już nie robię. Ty, robisz se jaja, to już nie jest śmieszne. Tasy. Oh, you have pushed the limit, my son. You are really taking the piss. Good chicken prow! Good chicken prow! To jest kurde, to jest jakiś zjebany! King! Ja! King! Jest! Jest! I będę kucać na twoim ciele zginętym. Miej to za swoje. Kurde. Już myślałem, że kurde. Kolejny? Seriously, kolejny jakiś ptaszek? Spróbujemy trafić tą owcę. Zobacz, te owce trafią za jeden strzał. A ptaszka nie mogłem trafić, skubany! I co ty tu chcesz ode mnie, ciulku mały? Ej, spadaj, nikt cię nie lubi. Okej, wracamy, kolejny ptaszek. Ten ptaszek nas nie będzie denerwować, od razu ginie. Już, nie żyje, dobrze. Okej, i ten plecaczek będzie natrzymał Roger! Trzymaj go, Roger.
No weź go do rączki. Nie bierzesz go do rączki? Nie będziesz lano trzymać plecoczko? Ej! To oddaj w takim razie. To ty tam... Ej, fajnie jest w ogóle, że on tam siedzi, nie pali się. Ciekawe, jak długo on tam zostanie. Zajebiście jest. Okej, wracajmy do domku. I ruszajmy w drogę, bo kurde... Oh, no! Kurde, teraz jak sortuję itemki, to wszystko mi sortuje. Musimy to zmienić. Co można w konfigu zmienić, to jest niewielka jakaś trudna sprawa. Ale okej, ziomeczki, naprawdę jestem tak podekscytowany, że wróciłem, ale musimy zrobić glowstone'y, konkretnie glowstone bloki. Więc robimy nasze glowstone bloki. Zrobimy ile ich się da. 12, myślę, że starczy. I teraz musimy zrobić, idziemy na sam dół, okej. Pewnie nie umrzemy, bo mamy nasze buciki specjalne. No właśnie tak jak spodziewałem się. Tutaj mamy miejsce na to. I właśnie tutaj będziemy mieć specjalny pokój, który będzie transportował nas do nowego świata. Co to za ciekawy świat będzie? Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Więc przygotujmy miejsce na ten świat. Okej, jakieś ciekawe tereny też się pojawiają powoli. Ale nie interesują nas to. Nie interesuje nas to za bardzo. Okej, zrobimy taki... Chcę, żeby ten pokój w ogóle był taki jakiś ciekawszy, nie? Nie taki zwykły, tylko taki bardziej, w sumie może podobny do tamtego, tylko na mniejszej skali. O, idealnie, czekaj, muszę to obliczyć. Nie, nie jest idealne, kurde. Czekaj, może jest. Jest? Dobra, czekaj. No, nie jest idealne. Jednak ten pokój będzie na coś innego, bo ja chcę, żeby wszystko było symetrycznie. A tutaj mamy na trzy bloki też, no kurde jędze. Okej, zrobimy tutaj jakieś coś. Albo wiem, co zrobimy. Mam zajebisty pomysł. Tak. Zajebiście. Już wiem, co zrobimy. Tutaj właśnie, moi kochani. Czekaj, zrobimy tak, żeby ładnie wyglądało. Okej, zrobimy tak też tutaj. I teraz tutaj za tym. Oh yeah, sexy. I rozwalamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Okej, to może jeszcze parę glowstone'ów będzie nam potrzebne. Ci, którzy już wiedzą, dokąd się wybieramy, no pozdrawiam. Pozdrawiam. O kurde, jak mamy się tam dostać teraz? Czekaj, możemy się tak podbić. Tak na szybciutko. Czekaj, bo... Okej, dobrze. I jesteśmy na górze. Weźmiemy tylko te ostatnie glowstone'y. Będą nam potrzebne... Okej, raz 4, 8, 12, 6, 16. 16, chyba. I potrzebujemy jeszcze wiaderko wody. Zostawimy nasze wiaderka lawy tutaj. Ze względu na to, że... Nie będą nam już potrzebne te wiaderka lawy. Możemy trochę węgielku wziąć ze sobą, ale wiaderka lawy. Wiaderka lawy zostawimy. Co tutaj jeszcze mamy? Trochę węgielku można wziąć ze sobą, żebyśmy mieli w ekwipunku najwyżej. I wracając do czego, zrobimy nasze glowstone bloki. Mamy cztery glowstone bloki. Rozwalimy te bloki tutaj też. Zrobimy inny sposób na windę później. Ale na obecną chwilę musimy pierw przejść do tego światu, zanim możemy w ogóle coś robić. Okej, mamy to. Kurde, zapomniałem wiaderko wody, więc szybciutko jedziemy na górę po wiaderko wody. Wow! I tak będzie super szybko, mamy... Już jest na górze, zajebiście. I mamy wiaderko. I teraz po wodę, więc ziomeczki, po wodę! I naprzód, yes! Wow! Co to jest? Co on tu robi? Spadaj, ziom! Spadaj. O nie! Kolejny mnie atakuje! Ej, oni zadają tyle obrażeń, to jest głupie! Jesus... What? Co? Co mnie otruło? Liść? Jakiś meduza jakaś? To! Ty cwaniaku schubany! Schował się na dnie, tak oni robią w rzeczywistości też. Kryją się na dnie i płyną tam na dole sobie, nie? Cwaniaki! Okej, bierzemy naszą wodę. Dobrze, mamy wodę. Wszystko mamy, co potrzebujemy, szczerze mówiąc. W ogóle teraz na we. No known villages. Czyli wokół nas 2 km nie ma żadnego miasteczka. Ale pojawiają się teraz miasteczka z NPC. Millionaire NPC mod. I również Minecraft comes alive. Minecraft comes alive też działa teraz, więc wszystkie modyfikacje, które ja chciałem, działają. I również tą modyfikację, którą teraz odwiedzamy. Jesteście gotowi? 3, 2, 1! Tam, ta-da! Ziomeczki, to jest nasz portal do kolejnego świata.
ale nie będziemy go jeszcze zwiedzać dzisiaj. Będziemy go zwiedzać w następnym odcinku. Wiem, że trochę krótszy odcinek dzisiaj, ale to jest ze względu, że mam tyle do ogarnięcia od tego, co wróciłem. Jak mówiłem, dobijmy 30 tysięcy łapek, dostaniecie. Dostaniecie tą nową wersję Pingwin Packa, Pingwin Pack 4.1 Ultimate wersja, gdzie wszystkie modyfikacje działają zajebiście. I no, 30 tysięcy łapeczek. Widzimy się w następnym odcinku, ziomeczki, trzymajcie się. Do następnego, cześć! Ziom, ale tak się cieszę, że wróciłem i mam nadzieję, że odcinek wam się naprawdę podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka góry, subskrybujcie i wbijajcie na mój serwer zonepingwin.pl, gdzie czeka was zajebista rozgrywka! We'll be right back.